Witajcie z tej strony, Ole KKA i witam w moim kolejnym gameplayu z Call of Duty Black Ops. Poprzednio nagrywając to, machnąłem się i powiedziałem kilka razy, że jest to World at War, ale właśnie to tej grze, mimo że nie wy możecie tego wyczytać z tytułu, poświęcę cały ten gameplay, bo w Call of Duty World at War, jak wiecie, jest to już dosyć starawa część na dzisiejsze standardy. Nie wyszła ona rok temu, tylko tych lat chyba 4, no, prawdopodobnie coś, coś ten deseń. Ale słuchajcie, mimo to gra jest dobra Nie ma tam wielu nubowskich perków, bo to, to jest tylko jeden, e, który e, wyrzuca Nade'a kiedy padamy. No oczywiście ten Neid zawsze e, zabije osobę zabijającą osobę zabijaną. E, tak więc jeżeli zrozumieliście wiecie o co chodzi. E, ale mimo to gra nie jest najgorsza, oczywiście są tam też granatniki, które są mimo wszystko e, zbyt mocne. Ale przechodzimy do Meridum sprawy. To gracze niszczą gry. To nie, nie, moim zdaniem nie problemem jest, że Jezu, ten telefon zaraz do tego znowu wyrzucę. Nie problemem jest to, że w grze są lubowskie perki. Nie problemem jest to, że w grze są lubowskie bronie, bo prędzej czy później ludzie albo je zablokują na serwerach, albo albo po prostu przestaną je używać. Może, z dobrej woli. Ale fakt jest taki, że mimo wszystko ludzie będą grali jak. No. Nie powiem jak, bo bym musiał to cenzurować, a mi się nie chce. <grych> w każdym razie. World at War jest to taka gra, która nie jest, no i to jest chyba jedno z najbardziej, najmniej lamerskich Call of Duty, jakie kiedykolwiek wyszły. I mam nadzieję, że tak zostanie do końca, ale grałem w nie ostatnio, dzisiaj, przedwczoraj, wczoraj długo. Starałem się zdobyć gameplay. Już chciałem w pewnym momencie wrzucić rage, takiego rage gameplay, a nie wiem jakby to nazwać. W każdym razie. Był to taki wielki nerw na całą tą grę no, po prostu yy, nie tyle nagrać co na graczy. I właśnie tu jest cały problem. Bo ludzie, mimo tego, że mogą grać normalnie, nie wybierają takiej drogi, tylko wolą polecieć na fragi. I ja nie rozumiem jaki jest sens grać tak no, na fragi. Typ ma na przykład maksymalną rangę nic mu już więcej nie potrzebne, ale i tak kampi w kącie tylko po to, żeby nie wiem, wnerwić innych. No, sorry, ale coś takiego moim zdaniem powinno się karać co najmniej, jak to powiedzieć t -t taką teorię wysnułem, że ym, takim ludziom powinno się yy, robić, jak to się nazywało kastrować się powinno takich ludzi, ale jest problem, ponieważ może już nie być z czego i wykastrować, jeżeli oni kampią, bo to to jest taki, taki, tak, tak, takie kurestwo, straszne królestwo. I. No, bo ja się... Ja nie wiem czemu, ale w tym momencie jakiegoś mam takiego strasznego nerwa na tą grę. Yy, ale... Uff, dobra, chill. Widzicie Black Opsa? Black Ops jest też całkiem, całkiem nie najgorszy. Jeden też z lemerskich Call of Duty mam nadzieję, że Black Ops 2 również pójdzie w ślady swoich poprzedników Treyarchowych i nie załami mnie psychicznie tak jak robi to Modern Warfare. Ale tutaj widzicie M16 na początku użyłem, potem zmieniłem klasę na PM63, czyli polski pistolet maszynowy. Całkiem niezła broń. Co mogę o niej powiedzieć? Mały odrzut. Duży, duża szybkostrzelność e, i damage też, no nie najwyższy, ale miło się ją używa. E, ja starałem się tutaj cały czas raszować, nie kampiłem, jak widzieliście, jak widzicie cały czas. I naj, najgłupsze jest to, że ten killstreak, który udało mi się wyciągnąć, wyciągnąłem dopiero pod sam koniec, a był to chopper gunner, e, pierwszy chopper gunner, drugi, czyli 9-11 i chyba jeszcze blackbird. Tak, to był blackbird e, definitywnie no, no, niestety, niestety, dopiero pod koniec gry udało mi się, że tak powiem, uczynić to, na co polowałem, i niestety nie zdążyłem użyć obydwóch chopperów, zaledwie jeden, i on już wykończył grę, jak zaraz zobaczycie zresztą. A co mogę powiedzieć jeszcze o tym filmie? Jest, można powiedzieć, wyjątkowy, bo pierwszy nagrywany w Audio City. Jeżeli słyszycie mnie lepiej, bez szumów, bez trzasków, bez jakichś uderzeń, no ewentualnie uderzenia są po jakim jak nogą się obijam cały czas o biurko, ale jeżeli słyszycie mnie, lepiej, to po prostu napiszcie w komentarzach teraz będzie piknięcie, nie, nie ma piknięcia, bo telefon się chyba zrąbał, od wtedy, kiedy nim rzuciłem, ehm, jeżeli słyszycie mnie lepiej, to wiadomo, teraz wszystko będę nagrywał w Audia City, e, czyli lecimy do perfekcji, jeszcze postaram się zrobić jakiś gameplay z World of mimo, że jestem na tą grę oburzony maksymalnie, a raczej na graczy, bo jak już mówiłem, to, to nie wina jest graczy, że, znaczy to nie jest wina gry do końca, że ludzie kampią, bo nawet jeżeli no, powstałaby gra absolutnie bez żadnej lamerskiej broni, to ludzie zawsze wymyślą coś, a to będą cheaty, a to będzie, nie wiem... Zawsze będzie coś, co mimo dobra gry e, będzie ją niszczyło. No zwykle są to ludzie, którzy jak i na tym gameplayu... E, nie, na tym gameplayu grali całkiem spoko. W ogóle jeszcze w Black Opsie starałem się zrobić fajną Yy, nie wiem, czy zdążę mówić, ale będę mówił bardzo szybko. Yy, grałem na dżungli i nie okazało się, że jest ten, że jest zablokowany Chopper Gunner i dostałem Kika w momencie, kiedy miałem staty chyba 20 do 0. W każdym razie dziękuję za oglądanie, bo Gameplay się już kończy. Pamiętajcie o, no, pamiętajcie o wszystkim. No. I skomentuję. Skomentujcie. See ya. Dzięki za oglądanie.